Witam Państwa serdecznie, Państwa tutaj i Państwa przed ekranami komputerów na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Państwa i moim gościem jest dziś Marcel Woźniak. Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy przez panią Ewę Spychałę. Ja jestem Marek Stelar. Będę miał przyjemność, ogromną przyjemność, naprawdę ogromną przyjemność poprowadzić to spotkanie dla Państwa. Naszym gościem jest człowiek nieszablonowy i niebanalny. I trochę go znam, więc mówię to z całkowitą pewnością. Powiem tak, polonista z wykształcenia, a jak tam twój doktorat? Dobra, później. Autor powieści kryminalnych, obyczajowych, biograficznych, literaturę faktu. Pisarz, pisarz, muzyk, reżyser, aktor, scenarzysta, szachista, tłumacz bywało. Dobry sąsiad, zawsze był dobrym sąsiadem, nikt nie wiedział, co w nim drzemie. I dokładnie o to chciałbym Cię też zapytać na początku, bo pytanie pierwsze brzmi, kim jest Marcel Woźniak, kim Ty jeszcze nie byłeś, ale kim jesteś, powiedz, biorąc pod uwagę to wszystko, co przed chwilą powiedziałem. Dzień dobry Państwu, kłaniam się, dziękuję za zaproszenie do Szczecina. Byłem tu ostatnio w tej bibliotece 4 lata temu, chyba bez jednego dnia, prowadząc warsztaty. Jestem kwidzynianinem, bo tam się urodziłem, miasto niedaleko Malborka, miasto 1000 rond. Od 2003 roku mieszkam w Toruniu, gdzie istotnie studiuję i te studia trwają prawie pół mojego życia już, chyba nawet więcej. Doktorat istnieje, nad nim pracuję. Też rzeczy, które wymieniłeś oczywiście, no to są jakieś takie działalności związane ze sztuką, którą się zawsze interesowałem, więc faktycznie były jakieś studenckie teatry, jakieś zespoły muzyczne, jakieś tam próby aktorskie, ale może pominę ten wątek, bo przede wszystkim zawsze lubiłem czytać i pisać, więc to świetnie, że jesteśmy w bibliotece, bo dzieciństwo spędziłem w bibliotece, wypożyczając wszystko, co się da. I tak się w cudzysłowie złożyło, że zostałem pisarzem kilka lat temu. Nasze drogi z Markiem się przecięły też lat temu kilka, a dzisiaj nawet w tym samym wydawnictwie wydajemy książki, więc dzisiaj mógłbym rzec, że jestem przede wszystkim pisarzem, także dziennikarzem. Czasami piszę scenariusze, ale tak jak mówiłem, jestem też dobrym sąsiadem. Staram się przynajmniej nim być. Jesteś niewątpliwie człowiekiem łączącym pokolenie, ja to tak sobie nazywam, bo przed chwilą to udowodniłeś, jesteś młodym człowiekiem, przed chwilą to udowodniłeś klikając w telefon 2 kciukami, bo starsi ludzie tylko jednego używają i piszesz książki, ale piszesz tak naprawdę nie tylko i dla młodzieży, i dla dorosłych. To jest takie uogólnienie oczywiście, natomiast chodzi mi o to, że jako człowiek młody, no bo chłopie, mówmy się, nie masz jeszcze 40, to jesteś młody, piszesz książki o dosyć szerokim rozstrzale. Będziemy o nich sobie mówić, bo głównie tematem dzisiejszego spotkania miał być Rzeźnik z Lyonu, ale otrzemy się przy okazji też o inne Twojej książki oczywiście. Jesteś w stanie, ja jestem zdania, że jeżeli ktoś umie opowiadać historię, to opowie każdą tak naprawdę. Czyli nie ma znaczenia, czy to będzie kryminał, czy to będzie cokolwiek innego. Oczywiście, że w jednym gatunku czujemy się lepiej, w innym gorzej, ale jednak na jakimś poziomie tą historię potrafimy opowiedzieć, prawda? I teraz pytanie, sięgniemy znowu trochę w przeszłość. Jak się zaczęło Twoje pisanie? Spędziłeś dużo czasu w bibliotece, co czytałeś i czy miało to bezpośrednie przełożenie na to, co piszesz? Wiecie Państwo, że pewnie powinienem udzielić jakiejś takiej w miarę sprawnej odpowiedzi, która da odpowiedź na pytanie, skąd żeśmy się wzięli i dokąd idziemy, ale prawda jest taka, że tak jak Państwo tu siedzimy wszyscy, każdy robi w życiu różne rzeczy i nie każdy byłby w stanie powiedzieć, czemu dokładnie robi to, co robi. Czasami tak po prostu wychodzi. Ja nie wiem, czy pisanie to jest coś, w czym mogę być najlepszy w życiu. Może bym był lepszy w heblowaniu albo w, nie wiem, robieniu makiet może. Jakbym się za to wziął, robiąc ci konkurencję, ale mówiąc poważnie, mógłbym na siłę teraz spróbować połączyć te kropki, czyli powiedzieć, że to się wzięło skądś, więc musiałem tym pisarzem zostać. Co czytałem? Bardzo dużo czytałem książek przygodowych, wszystkie książki Niziurskiego, jakiś Klub Siedmiu Przygód, to gdzieś tam mnie najbardziej pasjonowało jako dzieciaka. Pinokio przeczytałem, kiedy miałem chyba 8 lat i mi pękło serce. Wszystkie komiksy Romka i Atomka, wszystkie komiksy, jakie można było kupić w księgarni, takie tam za jakieś grosze używane. Myślę, że to jest w ogóle specyfika lat 90., które były bardzo dużym oknem na świat, zwłaszcza jak ktoś wtedy wchodził w ten świat. I no ja jestem rocznik 84, więc jak komuna upadała, to miałem tam te 5-6 lat. I nagle, jak zacząłem czytać, to wszedłem akurat do świata, w którym były kasety wideo, kasety magnetofonowe, pierwsze kolorowe gazety, więc to było nowe i dla mnie, i dla moich rodziców. Wspominałem, że jestem z Kwidzyna. To jest miasto znane przede wszystkim z tego, że tam jest jedna z dwóch papierni w Polsce. IP Kwidzyn, kiedyś tak zwana celuloza, zakłady celulozowo-papiernicze. Więc tam się po prostu produkuje papier. I jak byłem dzieckiem, to mój tata zawsze szmuglował z pracy za pazuchą jakieś gazety z makulatury. Na przykład atlasy samochodowe, jakieś magazyny Autobild niemieckie. I no, pamiętacie Państwo te czasy, jak się prasowało reklamówki, prawda, żeby mieć dobrą reklamówkę, na przykład Marlboro albo Coca-Cola, no to jesteśmy z tych samych czasów, śmieci pod zlewem, siatka, szuflada na siatki, prawda, w kuchni, i wytłoczki z jajek za lodówką i kolorowe gazety, które były oknem na świat, kolorowe gumy do rzucia, kolorowe oranżady, więc to chyba się wtedy zaczęło, tak mi się wydaje, że nie zostałem tancerzem, rzeźbiarzem, zecerem, tylko po prostu jako dzieciak tworzyłem gazetki, pisałem jakieś tam, wycinałem zdjęcia, przyklejałem, wymyślałem swoje tytuły. A że moja mama była pedagogiem, no to powiedzmy wspierała mnie w takiej pracy kreatywnej. Malowałem, rysowałem jak każde dziecko, jak ile się da mu papieru, tyle go zużyję, prawda? Ale najbardziej lubiłem samochody. Czytałem o samochodach i czytać i pisać. Potem jak dorastałem, się pojawiły filmy na kasetach wideo, więc oglądało się wszystko, wiadomo. Najlepiej było kasetę wypożyczyć w sobotę, bo jest na 2 dni, prawda? Więc to chyba był ten taki świat, który zapłodnił mi wyobraźnię różnymi historiami. I to się wtedy zaczęło i dlatego ja już wtedy wiedziałem, że chcę być dziennikarzem w przyszłości. Poszedłem do klasy humanistycznej, potem do liceum humanistycznego. Chciałem być dziennikarzem, chciałem pisać, chciałem opowiadać. To tak mogę powiedzieć, że to się chyba stąd wzięło, że powiedzmy miałem pod to materiał. Natomiast lubić czytać i pisać, a być pisarzem zawodowym, to są dwie różne bajki, które jakby do dzisiaj tego jeszcze pewnie nie rozumiem i każdy pisarz jest inny. Jak sobie czasami rozmawiamy, to każdy ma... Są pewne podobne rzeczy między nami, ale każdy jest tak różny, jak Państwo tutaj jesteśmy wszyscy różni, więc to się wzięło stamtąd. Pisanie, czytanie, pisanie, czytanie. Opowiadanie historii na pewno też, choć nie byłem nigdy jakoś taką głośną osobą, która opowiada przy ognisku najsprośniejsze żarty czy coś w tym rodzaju, ale faktem jest, że zostałem dziennikarzem około 2008 roku w internecie, w Radiu Studenckim, później w Radiu Plus. Na antenie pracowałem 3 lata w portalach internetowych, w międzyczasie studiowałem polonistykę, jakże było co innego. I w 2016 roku wydałem pierwszą książkę, ale to jeszcze może do tego wrócimy, jak to się stało. Wiesz, że ja do dzisiaj mam śmieci pod zlewem i tą szufladkę na reklamówki. Jak my wszyscy. No, tak. To jest Polska, prawda? I bigos na balkonie, może już ktoś z Państwa ma. Ktoś już ma bigos na balkonie? Nie, jeszcze nie? Trzeba mieć balkon. No tak, ja nie mam balkonu przecież. Czyli nie chciałeś zostać pisarzem tak od początku? Jak... Wiecie Państwo co, w latach 90. był taki wynalazek jak kalendarz szalonego Małolata. Ktoś z Państwa pamięta? Taki kalendarz, w którym oprócz tego, że to jest kalendarz taki zeszytowy, to tam były jakieś tam dowcipy, powiedzonka, jakieś tam wykresy, rubryczki, tam 5 ulubionych zwierzątek, tam co byś chciał najbardziej zrobić, jakiś tam, no taki do uzupełnienia kalendarz. Dzisiaj to 100 takich wychodzi, prawda? I ostatnio znalazłem zdjęcie z rubryczki kim chcę być za 10 lat i tam było cukiernikiem, bo lubiłem słodycze, kierowcą rajdowym, pilotem myśliwca i potem ewentualnie pisarzem albo dziennikarzem, więc można rzec, że to się jakoś tak odwróciło i tak to wyszło, nie? To i tak lepiej niż kolega Małecki, który chciał śmieciarzem zostać, nie? Bo... Też chciałem kiedyś. Ale blisko, w wodociągach pracował. No dobra, początki. Twoje początki już jako, można tak powiedzieć, profesjonalnego pisarza. Chciałem zacząć od twoich kryminałów, tak naprawdę. Mówimy o kryminałach z Leonem Brodskim, o serii z Leonem Brodskim. Kryminał Moja miłość, czy Zawiedziona miłość, czy Przygoda? Skok w bok jednonocny. Wiesz co, no mi się wydaje, że trafiłeś w sedno w tym poprzednim pytaniu. Ja po prostu lubię jakby historię. Jestem takim człowiekiem, który im jest starszy, tym wiadomo, człowiek lepiej zna siebie, więc ja po prostu lubię słuchać ludzi, lubię podróżować, lubię opowiadać, wszędzie widzę historię. Czasami tracę czas nawet na jakieś rzeczy, które są nieistotne, ale ja tam coś widzę, bo mi się wydaje, że to tam jest. Więc jakby to jest, mi się wydaje, punkt wyjścia. I tak samo literatura. Nigdy nie byłem fanem jednego gatunku literackiego, tak jak nie byłem fanem muzycznym. W sensie na jednej kasecie miałem The Prodigy, Beatlesów, Grzegorza Turnała i Metallicę. No bo wszystko jest przecież fajne, nie? Więc jakby tak samo z literaturą. Ja bardzo lubiłem na przykład Sherlocka Holmesa i Philippa Marlowe. Bardzo mnie ciekawiła struktura w ogóle kryminału. Właśnie jak byłem na studiach, pamiętam, że moja ówczesna dziewczyna pisała pracę z początków, w sensie jak są zaczynane kryminały. W sensie, jakie formuły takie są spełnione, że kryminał jest kryminałem, prawda? Jaka jest konstrukcja kryminału? I to było fascynujące odkrywać właśnie, że kryminał jest inny od wszystkich gatunków. I jak często dzisiaj taka rozmowa się przetacza, że kryminały są coraz popularniejsze, prawda? Albo że są jakieś takie książki, które są niby powieść obyczajowa, albo wątek kryminalny. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kryminał w przeciwieństwie do innych gatunków literackich ma dużo bardziej obmyśloną strukturę z góry. Taką strukturę, zagadkę, prawda? Im bliżej jesteśmy końca książki, tym bliżej jesteśmy początku, bo na początku pada pytanie, kto zabił, kto ukradł, kto zginął, gdzie zginął i my posuwając się do końca książki jednocześnie zbliżamy się do początku, czyli do odpowiedzi. W normalnych opowieściach nie ma takiego aż klucza. Jest jakiś wątek, jakaś intryga, jakieś tam są zagwozdki po drodze, ale kryminał ma bardzo jasną strukturę, którą jest pytanie, kto, co, komu, dlaczego. Więc to jest fajny motyw, który można wpleść w komedię, w romans, dodać po prostu element zagadki. Wszyscy lubimy zagadki. Więc pytasz o to, czemu kryminały? Powinienem powiedzieć, że jak autor kryminałów tutaj zacząć opowiadać o tych setkach kryminałów, które czytałem, ale prawda jest taka, że po napisaniu pierwszej książki o Leopoldzie Tyrmandzie, pierwszej biografii Leopolda Tyrmanda, przywiozłem ze sobą drugą książkę o nim, taką żółtą, stwierdziłem, że chcę pisać książki, dlatego że napisałem, tak się złożyło, że napisałem biografię pisarza, to była moja pierwsza książka. Ja nie pisałem o statku Stefan Batory, ani o historii, nie wiem, Elbląga, tylko pisałem biografię pisarza i to bardzo wyjątkowego. Więc poznawszy jego biografię, te wszystkie zmagania z wydawcami, jak tam mu nie płacili, jak tam nie miał natchnienia, jak tam pisał i uwalili mu tą książkę, nie wydrukowali, tam ktoś go skrytykował, ktoś go tam zgnoił, ale on znowu pisał i miał takie marzenie, żeby napisać taką książkę i mówił, że tą książkę kiedyś skończy, ale już jej nie skończył, a ten pomysł to nosi w sercu od dawna. Więc ja pomyślałem, że gorzej niż on to na pewno nie będę miał. Naprawdę, bo on miał bardzo życie burzliwe. Uważam, że był jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy, ale takim, to tak jak sportowiec, który młodo umiera, prawda? Zdobył jakiś tytuł i zmarł. I ludzie mówią, ten to miał talent, nie wiadomo dokąd by zaszedł. Albo młody aktor, który umiera, prawda? Po wybitnej roli, jakiś Kobiela czy Cybulski. Słucham? No, Heath Ledger, ten z Joker, co grał Jokera. I tak samo było z Tyrmandem. On jakby z różnych powodów nie napisał tyle, ile mógł. Nie ma go w podręcznikach szkolnych, a moim zdaniem to jest jakby top 5. On powinien być między Konwickim a Gombrowiczem, moim zdaniem czytany przynajmniej we fragmentach w szkołach. No więc po napisaniu tej książki stwierdziłem, okej, już wiem, jak się pisze książkę. Bo to jest, proszę Państwa, największy dylemat każdego pisarza, czyli jak wygląda książka, w którym momencie tekst już jest książką, w którym momencie człowiek już nie jest kimś, kto pisze, tylko jest pisarzem. Tak jak kiedy ktoś przestaje być kimś, kto biega, a zaczyna być sportowcem, biegaczem zawodowym, prawda, więc nie mam odpowiedzi na to pytanie, mogę tylko podać taką metaforę. Ostatnio takie coś przeczytałem, że z pisaniem książki jest jak z jazdą samochodem we mgle. Niewiele widać, ale może tak przejechać całą drogę. I tak samo jest z pisaniem, że niewiele widać w przód, co tam nie widać tego końca, ale można tak przejechać i dojechać do końca książki. Więc poszedłem do wydawcy, powiedziałem, że chcę pisać dalej książki. A propos twojego pytania o warsztacie po prostu opowiadania i powiedziałem, słuchajcie, co chcecie? Science fiction, książka dla dzieci, reportaż, kryminał, whatever. Po prostu chcę napisać książkę, bo to jest super, pisanie książek. I oni powiedzieli, to kryminały, to kryminał. Najlepiej od razu 3. Wiecie Państwo, była moda na trylogię jeszcze parę lat temu. Ja mówię, może jedną na początek, nie? Nie, od razu 3, bo to się lepiej sprzedaje, jak są części. Ja mówię, no dobra, no to piszmy, prawda? Na spotkanie do wydawnictwa, zresztą przyjechałem w dresie, tiko czarnym, no i podpisałem tą umowę. I po napisaniu pierwszych chyba 50 stron tej książki wysłałem to do chyba 10 znajomych i pytałem, słuchaj, czy to jest książka? W sensie, to się, że jak to czytasz, to mówisz, o, czytam sobie książkę. Czy to jest po prostu 50 stron czegoś? Wiecie Państwo, tak jakbyście teraz Państwo usiedli, coś napisali, to są Państwa wspomnienia, czy może to jest początek książki? Czym jest książka? Jak odróżnić ten tekst od tamtego? Więc ja mogę powiedzieć, że literatura jest wszędzie. Wszystko jest literaturą i tak naprawdę jak już człowiek się wystrzela ze wszystkich jakichś tam fikołków intelektualnych, to po prostu opisuje to, co widzi, to, co słyszy, tylko używa do tego jakichś tam narzędzi oczywiście rzemieślniczych, ale... Więc kryminał był trochę przypadkiem, trochę jakimś tam romansem, bo lubiłem kryminały, lubię oglądać kryminały. I powiedzmy, to było takie spełnienie marzeń na wtedy. Okej, napiszę super historię o Toruniu, ponieważ żyłem w Toruniu już lata, byłem tam dziennikarzem, jak mówiłem. Miałem w głowie dużo historii. Ja tam wiedziałem, w której bramie kto, kiedy, nie wiem, kradnie, gdzie można coś kupić na lewo, kto jest właścicielem tej kamienicy, gdzie mieszka ten bezdomny, który zawsze chodzi z tym małym kotem. Takie rzeczy, które się zna, jak się mieszka na jakimś osiedlu, na jakimś fyrtlu. I to był super materiał właśnie na kryminał i dlatego napisałem trylogię kryminalną, która się toczy w Toruniu. Taka trochę powieść miejska, trochę mroczna, trochę nawet noir. Jest detektyw, który oczywiście ma problemy osobiste, prawda, tam troszkę do kieliszka zagląda, ma czerstwy dowcip, jest trochę takim seksistą, ma rozwiódł się z żoną, ale ją ciągle kocha, no po prostu wszystkie kalki, jakie można, tylko tam wrzuciłem, a na końcu się i tak okazało, że razem ze Stelarem napisaliśmy niezależnie książki, które się tak samo kończą. Kiedyś dostałem do napisania polecajkę na książkę Marka, zacząłem ją czytać i zakończenie jest identyczne jak w mojej książce po prostu, nie? No, a nie czytaliśmy nawzajem siebie wcześniej, także literatura powstaje w przedziwny sposób. I tak się zaczęły kryminały. Flirtujesz trochę z kryminałem jeszcze, no, tu powiem Państwu o opowiadaniu do zbioru, do antologii Balladyna. To tam było tu 10 części podzielonych, które można było czytać albo w porządku zaproponowanym przez opowiadanie, albo w tym po numerkach. Bo nie było chronologicznie po numerkach, tylko potem można było to przeczytać już 1, 2, 3, 4. I to było coś. No, twoje podanie było lepsze akurat tej antologii. Jak słuchałem audiobooka tej antologii, to się zatrzymałem na autostradzie, słuchając jego opowiadania. Ale tak, faktycznie jest takie opowiadanie, które można czytać, jest jakby niechronologicznie opowiedziane, tak jak film. I są różne numery rozdziałów i można je czytać właśnie w kolejności albo nie, także... Czyż to nie jest genialne? No, prawda, ale mówiąc poważnie, kryminały są super zagadkami, prawda? No, kryminał jest po prostu bardzo ciekawą konstrukcją, taką wyższą organizacją tekstów, w której są pewne takie nici, które przeszywają tą opowieść i my musimy kombinować, bo w ogóle w teorii literatury jest tak, że opowieść, jakby tekst jest dwufazowy i wielowarstwowy. Wielowarstwowy, ponieważ no, czytając książkę mamy jakieś obrazy, które odsyłają nas do przedmiotów, które mają nazwy, prawda? My jakby, no, ten cały proces taki kognitywny zachodzi. Natomiast dwufazowa jest literatura dlatego, że posuwamy się, jak czytamy, jednocześnie do przodu i do tyłu. Nie? To nie jest tak, że my tylko czytamy książkę strona po stronie, tylko cały czas mówimy, aha, to jest ten człowiek, co 2 strony wcześniej, to on tam przyjechał. Te drzwi otwarte, ale tam był facet, co mówił, że miał klucz. I my cały czas idziemy do przodu i do tyłu, cały czas idziemy do przodu i tak skanujemy do przodu i do tyłu, jak czytamy, tak samo w filmie, prawda? Czasami w filmie nam patologicznie pokazują taką retrospekcję w zwolnionym tempie, aha, i on teraz przypomina sobie, jak tam jechał, bo to tak naprawdę to był on, prawda? Ale w książce nie ma czegoś takiego, więc my w książce idziemy do przodu i do tyłu i to jest super i to mi się najbardziej podoba właśnie w kryminałach. Dobra, to zostawiamy kryminały, wracamy do Tyrmanda, o którym już trochę powiedziałeś. Z Tyrmandem zacząłeś flirtować już na studiach, tak? magisterka twoja coś o Tyrmandzie była, dobrze pamiętam? Tak, no to jednak muszę, nie chciałem bardzo mówić o swojej burzliwej przeszłości, ale dzisiaj myślę, że to jest po prostu moja historia, której się nie muszę wstydzić, ale wspominałem Państwu, że moja ówczesna miłość pisała o kryminałach. Ja poszedłem na to samo seminarium, po prostu bo stwierdziłem, że nie będę gorszy niż ona, bo to była największa kosa na studiach ten profesor. Po prostu pomyślałem, ja nie pójdę, a miałem wtedy czerwone włosy, grałem w zespole i byłem taki bystry leń. W sensie zdolny, leniwy. No faktycznie no, byłem bystry, jak woda w klozecie, ale przede wszystkim byłem no, takim nieogarniętym młodzianem, takim typowym studentem po prostu, no niestety. Odbiłem się od dna, ale w każdym razie ten profesor był naprawdę wyjątkowym profesorem. To był taki profesor, który po prostu widzi. On wiele rzeczy widział i słyszał i myślę, że on pomyślał, być może jest coś we mnie takiego, co sprawi, że ja będę strasznie ciekaw czegoś, bo jestem taki, że się wkręcam w różne rzeczy, w zespół muzyczny, w jakąś tam wycieczkę, a jakby to była historia, w którą się wkręcę. I on mi dał do przeczytania powieść Zły. Ktoś z Państwa może czytał? Leopold Tyrmand Zły. Najsłynniejsza polska książka lat 50. Bestseller, przetłumaczona na ponad 20 języków i jak mówiłem, nie ma o nim nic w lekturach w szkole. Ponad 20 tłumaczeń, miał wyższy nakład niż trylogia Sienkiewicza. Ludzie kradli tą książkę z tramwaju innym ludziom. Styczeń 56 roku, odwilż, ten czas przemian i Tyrmand był wtedy po prostu celebrytą. On zorganizował festiwal Jazz Jamboree w Sopocie, pierwszy polski festiwal jazzowy. Był takim Kubą wojewódzkim w latach 50. Po prostu wszyscy go znali, każdy chciał mieć z nim zdjęcie. On się przyjaźnił z Konwickim, z Herbertem, z Kisielewskim, po prostu to był gość. Ale cenzura i inne sytuacje sprawiły, że on w 65 roku został wykasowany z historii. Tak jak, nie wiem, Wyklęci, prawda, jacyś tam pisarze, po prostu zniknął. Z bibliotek, z księgarni, zostały po nim anegdoty. Jak wiadomo, że jak człowiek jest barwny, to łatwo z niego zrobić pajaca. Tak jak, nie wiem, Owsiaka z Plasteliny w telewizji zrobili, nie? No to zrobiono Tyrmanda z Plasteliny w dużym skrócie. I dlatego, jak mi profesor w 2007 roku powiedział, to ja mówię, Zły? Pamiętacie Państwo, taka gazeta kiedyś była, Urbana. Zły. Ja mówię, to co on mi daje do pisania? I wyszedłem z zajęć i powiedziałem do kolegi, mówię, to w ogóle kto to jest Tyrmand? Bo nie wiedziałem. Przeczytałem tę książkę w 2 dni i po prostu, jak to mówił Gajos w kabarecie, no po prostu gały z orbit wyszły. Po czym mnie wyrzucili ze studiów 3 razy. Czy się sam wyrzuciłem, ale no, przeskakując tą historię młodzieńczych jakichś tam wygibasów, wróciłem na studia w 2015 roku, żeby skończyć, żeby mieć to z głowy. Profesor, który mnie niegdyś ze studiów wyrzucił, przyjął mnie pod swoje skrzydła na seminarium, dziekan, więc musiałem napisać. I napisałem o wizerunku Tyrmanda, że nie wiadomo, kim ten Tyrmand jest. Tak jak Państwu teraz mówię, a jeśli Państwo nie słyszeliście o nim, no to mówię tutaj, że prawda, wybitny pisarz, bestseller, ale to czemu nie, prawda? No to nie jest Mrożek, prawda? A właśnie, że jest. I ja tego nie zmyślam. Więc jak to się stało? I ponieważ mówiłem, że ja jestem taki ciekawskie, to się wkręciłem. Ubroniłem tą pracę, na recenzenta wziąłem tamtego profesora sprzed lat, dał mi ledwo 3 i powiedział, jakby pan wtedy się za to wziął, a teraz to już za późno. A on specjalnie tak powiedział. I ja wysłałem maila do wydawnictwa, które wydawało książki Tyrmanda, że nie ma biografii Tyrmanda, ja napisałem o nim pracę, może jest jakaś biografia. Proszę mi wierzyć, naprawdę w życiu by mi nie przyszło do głowy, że ja będę pisał książki. Tak jakbym pani powiedział, że pani jutro książkę wyda. Może pani pisze książki, nie wiem, ale na tej zasadzie, więc jakby... I wysłałem im tą pracę swoją. Zacząłem tam pisać, że ja w ogóle przepraszam, że to jest oczywiście tylko praca takie polskie, prawda, że ja przepraszam w ogóle, że żyję, ale że ja co prawda jestem studentem, ale już jestem trochę starszy. I ja mówię, co ja się kuźwa będę tłumaczył? Takie polackie, prawda, przepraszam, że żyję. Po prostu skasowałem to wszystko, napisałem, proszę przeczytać. I pamiętam, stałem w Oszonie przy Suche na Białej, jak dostałem maila na telefon, że to jest najciekawsza praca, jaką przeczytaliśmy o Tyrmandzie. Pod spodem to jest jedyna praca, jaką kiedykolwiek tam ktoś przysłał. Ale widzicie Państwo, to tak właśnie jest z rzeczami w życiu. Czasami tak jest, nie wiem, z małżeństwem, prawda? Jak moja babcia mówiła o dziadku, chodził i wychodził. No to ja wychodziłem sobie książkę, w sensie po prostu tak jest, że nie każdy pomysł po prostu jest odkryty. ktoś kiedyś po prostu wymyślił, że zrobi, nie wiem, jakiś przyrząd, jakieś urządzenie, napisze o kimś książkę i pytanie, czy my teraz oceniamy, że jakby, nie wiem, Gombrowicz usiadł i napisał tą książkę, co Tyrmand, to byłaby lepsza książka, no może by była, ale to nie on ją napisał, tylko to Tyrmand napisał, tak jak to pan, pani czy ja coś tam w życiu zrobił, bo tak po prostu jest w życiu, rzeczy się dzieją po prostu, bo się dzieją, prawda, więc ja napisałem do nich i żaden z profesorów literatury, które o Tyrmandzie były dziesiątki artykułów, nikt nigdy nie usiadł i napisał o nim książki. Była jedna książka taka poważniejsza, chociaż też jak zacząłem pracować nad tym, się okazało, że pełno błędów i jakby oni powiedzieli, no to umowa, pieniądze, pan leci do Stanów, pan pisze książkę, a ja... I to był taki moment, myślę, taki definiujący, jak czasami ktoś mówi, słuchaj, możesz rzucić tą pracę i zacząć od jutra inną, nie? Albo możesz po prostu zacząć od nowa życie z różnych powodów, tam, prawda? I ja pomyślałem wtedy, że się strasznie boję, po prostu aż mi się gorąco zrobiło, jak sobie to przypomniałem. Powiedziałem, dobra, róbmy. Po czym podpisałem tę umowę i przez 3 miesiące nie robiłem nic, tylko za te pieniądze, które dostałem sobie, samochód u blacharza robiłem. I jakby takie mechanizmy ucieczkowe, prawda? Dobra, zdążę. Powiedział ktoś, kto przecież książki nie pisał, to jest bzdura. No w każdym razie, w dużym skrócie, strasznie się bałem. Jak ludzie się boją, to odlekają, prawda? No bo jak się pisze książki? Ty pierwszą książkę kiedy wydałeś w tym roku? A pisałeś, ale pisałeś wcześniej, nie? No to wiesz, jaki jest, że niby człowiek jest pewny tego, co robi, no przecież to robi. No ale z drugiej strony, no oczywiście psycholog powie, że się nie powinno oceniać, nie powinno się oczekiwać, tylko akceptować, życie jest drogą, bla, bla, bla. No jasne, nie? To dlaczego ludzie tak się starają, jak na czymś im zależy, nie? Więc pisałem książkę po prostu z... jeszcze jedną rzecz też powiem, tego nie mówiłem nigdy. Kończyłem książkę pisać, jak Polska grała na Euro. Państwo pamiętacie, Nawałka 2016. I ja, żeby się w ogóle miałem bilet na Polska-Niemcy. I ja sprzedałem ten bilet i nie pojechałem na ten mecz. Tylko po prostu oglądałem te filmiki tam z YouTube'a, że tam z zakulis, jak oni tam grają. Mówiłem, dobra, to jak oni teraz grają z Irlandią, ja do tego dnia muszę napisać przynajmniej 100 stron. I oni później awansowali do 1/8. Dobra, to jak... I naprawdę to była taka motywacja, jak się ma, nie wiem, Rockiego na ścianie plakat, no to było dla mnie, dobra, to ja też piszę do soboty, po prostu do upadłego. I później ćwierćfinał, dobra, to do ćwierćfinału piszę. I ja dzięki nim napisałem książkę, bo normalnie bym po prostu powiedział, nie, proszę mi tam za pół roku oddam. Wiecie Państwo, jak czasami ktoś czegoś nie zrobi, to już tego potem w ogóle nie zrobi. Więc się spiąłem i zupełnie nie wiedziałem, co będzie dalej. W sensie, no dobra, napisałem tą książkę i moja mama ją przeczyta, no. Okej, kto jeszcze? Więc, no to wiesz, jak to jest. Pierwsze spotkanie autorskie swoje? Co myślałeś wtedy? Czy ktoś przyjdzie? Nie pamiętam, co myślałem. Nie, no, oczywiście, nikt nie przyjdzie i... Czy jeszcze wtedy nie wiedziałem, bo ja nigdy wcześniej nie byłem na niczym spotkaniu autorskim, więc nie wiedziałem, że czego się spodziewać w ogóle, nie? No to jak ja jechałem na targi książki, Państwo wiecie, są takie wydarzenia, ja nie wiedziałem. Tak jak na przykład są targi sukien ślubnych albo targi, nie wiem, glazury i ceramiki. I tam są tysiące ludzi, którzy pół roku na to czekają. Ale ja nie wiedziałem, że są targi książki. Ja pojechałem na targi książki 6 lat temu i zaprosiłem wszystkich znajomych z Krakowa, całe 10 osób. I tak, dobra, tam jadę na te targi, co mnie tam. I wchodzę, patrzę w ulotkę, tam 700 spotkań autorskich, 20 000 książek. I ja mówię... Pamiętacie Państwo taki serial Ali McBeal, jak ona taka malutka się zrobiła i tak biegła między tymi biureczkami, ta bohaterka taka, no to ja właśnie taki malutki byłem, a przy moim wzroście niełatwo jest być małym. I stwierdziłem, no to nie, to już umarł w butach, to już koniec. Także, no i tak to się zaczęło i już wtedy zacząłem pisać te kryminały. Dobra, chcesz porozmawiać o obsesjach, czy niekoniecznie? Nie mam z tym problemu. Bardzo dobrze. 1000 obsesji, czyli Woźniak w wydaniu okołoobyczajowym z nutką erotyczną, tak? Możemy tak powiedzieć? Tak. To tłumacz. Obyczaj, moja miłość. Największym dylematem, który ja mam w pisaniu, to jest balans pomiędzy patrzeniem na pisanie jako pracę, zarabianie pieniędzy, zaliczki i tak dalej, a ciągle afektem do pisania jako do pasji. Ktoś z Państwa może lubi na przykład sadzić truskawki, może ktoś lubi malować albo układać te takie puzzle z takich małych korelików. cokolwiek, prawda, więc zachować sobie serce do opowieści, no ale z drugiej strony jednak to tak jak ze sportem, no niby robisz to dla pasji, ale kurczę, no twój mecz jest wart $1 miliard gdzieś tam, nie, więc jak tutaj grać po prostu z pełnym sercem w momencie, kiedy jeden twój błąd i nie wiem, i twoja drużyna straci $1 milion, więc ja tak samo mam, że miałem ciągle z jednej strony to ciągłe patrzenie, czy to już jakaś kariera pisarska, czy to tylko się przytrafiło, już nie będzie żadnej następnej książki, czy to, że ja bym chciał jakąś książkę napisać, to znaczy, że ktoś się wyda. No ale tak się złożyło, że ja jakby napisawszy pierwszą książkę od razu wskoczyłem jakby na rynek. Ja nie pisałem 10 lat książek do szuflady, tylko ja od razu nagle byłem w Empiku, od razu miałem nagle spotkanie w Bibliotece Narodowej, od razu nagle byłem po prostu między tam Żulczykiem a Orbitowskim na jakimś spotkaniu i tak naprawdę teraz mi się wydaje, że to był mega fart. Ciężka praca, żeby nie było, nie jestem tam, nie umniejszam, ale no jakiś tam powiedzmy szczęśliwy splot. I po napisaniu tych, czyli o Tyrmandzie książki, potem 3 kryminałów, czyli 4 książki, z różnych powodów się okazało, że ta 4. była najlepsza, ale nagle nie mam wydawcy. Nie mam wydawcy, nie mam pracy, nie mam pieniędzy. W międzyczasie piszę teksty do kabaretu, z którym wygraliśmy kiedyś program, może Państwo widzieliście, Poligon kabaretowy na Polsacie, w niedzielę o 20:00. A to kiedyś wygraliśmy z kabaretem Polewka 1 odcinek. Miało być z tego wielkie pieniądze, potem się okazało, że też nie było, no i nagle człowiek myśli, kurczę, no to taki był młody, a teraz umiera, jak to było w Dniu Świra. I teraz, więc co tu robić? No to dorabiałem na przykład, Państwo pamiętacie, były kiedyś stacje Statoil, a potem je przerobili na Circle K. No to ja na takich 20 stacjach byłem na otwarciu, przebrany w takiego mechanika samochodowego z kolegami, aktorami, żeśmy tam lizakiem, przyjeżdża samochód i my tam taki lizak jak w Formule 1, że stop i mu tam myjemy koła, więc pisałem książkę na przykład na przerwie i czyściłem te auta. Po prostu no, takie rzeczy robiłem jak każdy z nas, czyli pracowałem po prostu fizycznie i sobie myślałem wyobrażenie o tym pisaniu, a może to nie dla mnie. Stanęło w końcu na tym, że wyjechałem do wojska, do pracy, gdzie mieszkałem rok w Drawsko-Pomorskim w bazie wojskowej i tam właśnie pisałem książkę, no i się nagle okazało, że nie bardzo są perspektywy na przyszłość, nie wiadomo co dalej. I wtedy nagle się pojawił pomysł wspólnie u mnie i mojej koleżanki Gabrieli Gargaś, pisarki powieści obyczajowych, że może napiszemy coś wspólnie, że jest taki, mało kto to robi w duecie. No i nagle się okazało, że wydawnictwo literackie jest zainteresowane tym. Wydawnictwo, które wydaje Olgę Tokarczuk, Twardocha, Hannę Kral, Grochola. Ja mówię, gdzie mam podpisać? Ja na kolanach do Krakowa mogę pójść po to. Widzicie Państwo ten jakby, prawda, kopciuszek, więc mówię, dobra. I a propos tego, co wcześniej mówiłeś o tym, że po prostu chodzi o opowiadanie historii. Wiecie Państwo, moi wszyscy znajomi tam się podśmiechiwali, ale mówię, kurczę, no to tak jak ktoś by był restauratorem na przykład z jakiegoś dobrej restauracji i ktoś by mu powiedział, że chce otworzyć food trucka z najlepszymi zapiekankami w mieście. Zrób taką dobrą zapiekankę, ale taką, że nikt nie zapomni. To jest niby zapiekanka, ale to też jest sztuka, zrobić dobrą zapiekankę. I pomyślałem, okej, ale kto byłby w stanie napisać powieść obyczajową? Dobrą powieść, przecież to są najpopularniejsze książki w Polsce. Jonna Jaks, czytałem wczoraj, miała 100 000 wypożyczeń w zeszłym roku w bibliotekach w Polsce. No przecież idioci tego nie czytają, to są dobrze napisane rzeczy. Więc pomyślałem, okej, dostanę za to pieniądze, a chcę żyć z pisania. Pisarz musi pisać. Zarobiłem w tej książce więcej niż na wszystkich razem poprzednich. I chodzi o to, że napisaliśmy tą książkę u dobrego wydawcy, u najlepszego wydawcy tak naprawdę. Było to trudne, na przykład sceny pisać miłosne, sceny nawet seksu, ale stwierdziłem, no przecież to jest literatura, przecież wszyscy oglądamy sceny seksu w filmach, wszyscy oglądamy komedie romantyczne, wszyscy oglądamy dramaty, filmy obyczajowe, to czego ja tego nie mam napisać, prawda? Więc to było trudne, bardziej tak rzemieślniczo, powiedzmy, to trudne razem z kimś coś robić, że w ogóle dzisiaj rano przez telefon rozmawialiśmy pierwszy raz akurat od tamtych czasów z Gabrysią i wydaliśmy tą książkę. No i powiedzmy było to śmieszne, jak na przykład było spotkanie autorskie i tam była taka ściana z róż. Ja miałem garnitur, jakąś taką, takie kwiaty i tam po prostu 300 pań przyszło z czekoladkami, prawda? I to było urocze, to było miłe, chociaż przyznam, że tak trochę myślałem, to wszyscy mówili, to ten autor kryminałów teraz, prawda? I taką książkę wydał, jakieś takie były, takie branżowe, taka lekka szyderka, ale taka raczej pozytywna szyderka, ale ja na to jeszcze patrzyłem, okej, jak ktoś z was by to, jakby musiał, to by to zrobił. W sensie byś fizycznie usiadł i to napisał, żeby to było dobre. A jakby ktoś ci kazał western napisać? Przecież to jest gatunek literacki, który ma swoje wymogi. Napisz western, nie? Więc znów można powiedzieć trochę szczęście, trochę fart. A już w międzyczasie właśnie pracowałem nad książką taką żółtą, która z tyłu leży, o Tyrmandzie. To miała być moja książka życia, ponieważ po napisaniu tej pierwszej książki znalazłem 100 razy więcej artykułów na jego temat, materiałów. Byłem już, powiedzmy, troszkę rozwiniętym pisarzem i wiedziałem, że to będzie naprawdę super książka. Rok 2020 to miał być rok Tyrmanda i też wiedziałem, że to się opłaca wydać książkę o Tyrmandzie w roku Tyrmanda, ale że po prostu muszę to wydać, tylko nikt nie chciał tego wydać. Chodziłem od wydawcy do wydawcy i wszyscy mówili, no ale jak drugą książkę, ten sam temat chce pan napisać? Jeszcze naukowcy to tak robią, wydają tam książki, no Kochanowskim 10 książek, no ale o Tyrmandzie i tak naprawdę, nawet może państwo kojarzycie takiego bloga smakksiążki.pl Adama Szaj, to Adam chodził ze mną po tych wydawcach, że to jest super książka i nikt nie chciał. No i ja napisawszy tamtą właśnie tą powieść obyczajową, zarobiwszy na niej pieniądze, za pieniądze zarobione na tej powieści obyczajowej dla mas, poleciałem do Stanów za własne pieniądze, jakby zbierać materiały do tej książki i o Tyrmandzie, do tego reportażu, więc można powiedzieć, sztuka wysoka została zasilona paliwem przez sztukę niską, nie? I to dzisiaj sobie myślę, że to właśnie to czyni pisarza pisarzem. Ja nie wiedziałem, czy ktoś mi to wyda. To jest tak, jakby ktoś stracił pieniądze po prostu. Ja to zainwestowałem, tak jak sportowiec, który rzuca pracę, żeby trenować, nie wiedząc, czy będzie grał kiedykolwiek, prawda? Więc po prostu postawiłem wszystko na jedną kartę. No i znalazł się wydawca nagle i powiedział, bo ja nawet już myślałem, że może jednak będę kryminał znowu pisał. I poszedłem do wydawnictwa Marginesy, do pani Hani. Ja 3 pary butów zdarłem, chodząc po prostu po tych wydawnictwach. I to jest właśnie chyba bycie pisarzem. To się właśnie składa na bycie pisarzem, że ja koniec końców pisałem to. Koniec końców naprawdę bluzgałem na wszystkich, mordowałem w myślach, ale pisałem. No i wydałem tą książkę. I przyszła pandemia i pół roku musiałem czekać, aż to wyjdzie. Jeszcze mi kręgosłup wysiadł po drodze. Cudawianki. Ale dzisiaj myślę, że właśnie to czyni pisarza pisarzem. I właśnie te 1000 obsesji to był jakiś tam przystanek na drodze, ale ja niczego nie żałuję. Tak jakby piłkarz nagle trafił gdzieś tam do jakiejś ligi arabskiej trzeciej i by się z niego śmiali, że tam kurczę gra, nam ludzie na wielbłądach siedzą na trybunach. Co to za piłka nożna? No, piłka to jest piłka, pisanie to jest pisanie, więc albo się ma radego serca, albo nie. Jak człowiek w zgodzie ze sobą coś robi, to nawet jak to będą, nie wiem, powieści erotyczne, westerny, czy nie wiem, cokolwiek, to dlaczego miałby tego nie robić? Bo co? A niech robi sobie, co chce. Jeśli chce. Dlaczego miałby tego nie robić, prawda? Bardzo mi się podoba twój punkt widzenia, naprawdę, zapatrywanie na sprawę. To co, przechodzimy do nazistów. Rzeźnik z Lyonu i wcześniejszy egzekutor. Powiem szczerze, książki, które mają na okładce napis Auschwitz albo pasiak obozowy, drut kolczasty koniecznie, dokładnie, budzą moją czytelniczą ostrożność, że tak się wyrażę. To się zrobiło bardzo popularne, tylko że tak naprawdę w twoim wykonaniu no to wygląda trochę inaczej, nie? Mówisz? No. No jak tak mówisz, to się cieszę, bo... To też jest kolejna z rzeczy chyba w pisarskim życiu, że z jednej strony człowiek musi być pewny tego, co robi, ale z drugiej strony nie może być zbyt pewny. Złoty środek. Hmm? Trzeba ciągle troszkę wątpić, ciągle troszkę się bać. Zawsze tak człowiek kurczę, nie wie, czy to będzie tak, jakby chciał, żeby go pycha nie zjadła. No, ale z drugiej strony, jak ktoś powie, tak, ale jesteś pisarzem, piszesz książki. Jak ktoś jest stolarzem, to robi meble. Jak do niego zadzwonią w środku nocy, że ma jechać do Kuala Lumpur, zrobić szafę na wymiar w pomieszczeniu, którego nie widział na oczy, to on tą szafę zrobi, bo jest stolarzem. Stolarze robią szafę, tak? I tak samo pisarz. Ale to nie jest takie proste, bo to są 1000 słów, miliony znaków. Sam wiesz, nie? Że nawet jak masz pomysł na historię, no to jest ta jazda we mgle, bardzo długo nie widać. Czasami człowiek sobie zaczyna od zakończenia, czasami zaczyna od środka. I wyszło faktycznie tak, że wydawnictwo Filia przyszło do mnie i powiedziało, piszesz kryminały, jest powieści takie pełne zwrotów akcji, sensacji i pisałeś reportaże, czyli coś na faktach, dokumentację i tak dalej. Połączmy to, napisz nam powieść na faktach o zbrodniarzach. To już to się bardzo dobrze sprzedaje, my chcemy zarobić dużo pieniędzy i ty też masz zarobić dużo pieniędzy. Więc a propos pisania jako pracy, pomyślałem, okej, dobra, tylko teraz jak to zrobić, żeby to było dobre, prawda? Żeby to właśnie nie było na kolanie napisane. Przed 1000 obsesji mogę powiedzieć, że to jest dobra książka, w sensie ja się jej nie wstydzę. Są jakieś tam błędy edytorskie czy redakcyjne, ale w tym gatunku to nie jest jakieś powielanie schematów. To jest ciekawa opowieść, ja jej będę bronić. Co nie znaczy, że się musi Państwu podobać. Tutaj też pomyślałem, okej, mogłem napisać o Himmlerze, prawda, o Mengele i tam flaki wypruwać 10 razy na każdej stronie. I proszę mi wierzyć, są ludzie, którzy czytają takie rzeczy. W sensie ich jest bardzo dużo, takich czytelników. Ale pomyślałem, że to nie jest moja stylistyka. W tej powieści obyczajowej też mógłbym, za przeruszeniem, co trzecią stronę tam mogłoby wszystko furwać w powietrzu, w łóżku, ale to nie o to chodzi w książce. W ogóle nie o to chodzi w życiu, więc jakby to... Ludzie nie są idiotami, więc też nie może być w książce po prostu flaków. Więc stwierdziłem, że muszę napisać książkę o czymś, co jest nowe, co coś da ludziom, z czego będę zadowolony literacko i co się będzie wpisywało w gatunek oczywiście. Prawda? Ja tutaj nie udaję, że jestem Borgesem czy Konwickim. Więc na pierwszy ogień znalazłem Felixa Landau. Na pewno Państwo znacie Bruno Schulza, prawda? Sklepy cynamonowe czy Republika Marzeń. Ja wcześniej pracowałem nad jeszcze jedną książką, której nie dokończyłem i która się toczyła na Kresach. Więc poznałem takie miasta jak Stryj, Truskawiec, Drohobycz, Borysław i te inne. I we wszystkich biografiach Bruno Schulza pojawiają się dwie postacie dwóch nazistów. Karl Günther, obozu takiego zwariowanego, to siedział na balkonie, strzelał z karabinu do ludzi. Tak. To jest inspirowane, jeśli tak mogę powiedzieć, Felixem Landau. On siedział na balkonie i strzelał do ludzi. I tak zastrzelił pewnego stolarza, a propos, jak mówiłem o stolarzach, i tak się złożyło, że ten stolarz pracował dla Karla Günthera. Żyd na usługach Niemca. Z kolei dla Felixa Landau pracował pewien bardzo zdolny malarz, który mu malował baśnie braci Grimm na ścianach i portrety jego narzeczonej i jego na koniu. I ten pan nazywał się Schulz, Bruno Schulz, taki bardzo zdolny artysta. Jak to mówi Felix Landau, Żyd, a taki zdolny. I miał do niego jakiś taki afekt do Schulza. I tyle wiadomo było o tej historii. I wiadomo było też tyle, że 19 listopada 1942 roku Felix Landau przypadkiem zastrzelił tego dentystę czy tam stolarza z balkonu. I Karl Günther, rozsierdzony tym faktem, pobiegł pod komitet żydowski i zastrzelił takiego mężczyznę wątłego z trójkątną twarzą, który niósł chleb w kieszeni. I to był Bruno Schulz. Wpakował mu 2 kule w głowę, przybiegł na Janstrasse do Landała i powiedział: ty zabiłeś mojego Żyda, ja zabiję twojego. Państwo znacie filmy wojenne i książki wojenne, więc... No i teraz... I to był punkt wyjścia tej historii. Teraz a kim był ten człowiek, prawda? Nie ile flaków tam rozfruto, tylko kim był ten człowiek. I stwierdziłem teraz, mi kiedyś wydawca powiedział, nie wiem, czy miałeś taką rozmowę kiedyś z wydawcą a propos sprzedaży, wiesz, potencjału sprzedażowego książki. Mi kiedyś wydawca powiedział, czy pan chce walczyć o nagrodę Nika, czy pan chce się sprzedawać? Czy pan chce być w koszu w Biedronce, a przykład ta książka będzie w Biedronce za miesiąc? Każdej w Polsce, ale nikt raczej nie dostanę, prawda? Ta będzie w Oszonie od jutra, każdy w Polsce. No dla mnie to super, bo dzięki temu zarobię pieniądze, prawda? Ale z drugiej strony, to jak to połączyć? Są takie filmy jak Forrest Gump, które dostają Oscary i każdy ten film rozumie. Jak napisać książkę, którą każdy zrozumie, ale ona ma jakieś tam głębsze warstwy, do których też można sięgnąć. No można to zrobić w ten sposób, że opisuje się historię, która ma pewne przesłanie, bo opowiada prawdziwą historię o ludziach. Taką, którą każdy zrozumie, czym jest zemsta, tęsknota, miłość, zazdrość, strach. Ale można tam dać jeszcze tło, na przykład związane z Bruno Schulzem, czy na przykład masakrą profesorów lwowskich. Ponieważ Felix Landau brał udział w masakrze profesorów lwowskich 3 lipca 1941 roku, kiedy Niemcy zaatakowali ZSRR, wybuchła Wielka Wojna Ojczyźniana, jak to mówią nasi przyjaciele ze wschodu, czerwoni, i Landau pojechał tam i osadzono go w Drohobyczu. ponieważ ten przyszły wspaniały kraj, ta rzesza, która miała trwać 1000 lat, potrzebowała nowych przestrzeni, nowych surowców, nowych terenów i ktoś tym musiał zarządzać. Więc nie było lepszej fuchy niż wyjechać na Włości i albo jako administrator, jak Landau, który został szefem referatu do spraw Żydów, tego co wszystkie meble, obrazy zwoził, co drugi brał do siebie i wysyłał do żony, do Wiednia, albo na przykład dla maszynistek, sekretarek, jak Gertrude, jego narzeczona, która dostała super lukratywną pracę właśnie w Radomiu, ten dystrykt południowy. Świetna praca, taka trochę na kontrakcie, na wyjeździe, prawda? Coś jak w Donbasie albo w Ługańsku niemiecka, przepraszam, rosyjska, myli mi się, administracja. No więc i to był ten punkt wyjścia do tej głębszej warstwy w tej książce, w której jak to napisać, żeby ludzie to, żeby się nie zanudzili tym, prawda? Więc skonstruowałem tą książkę w takim sensie, że tu jest wątek chłopca, który sądził, że przez niego wybuchła wojna i to jest prawdziwa historia z miejsca, z miasta Stryj. Pewien chłopiec malował karykatury Hitlera na murach i jak potem zbombardowano na miasto, to ktoś temu chłopcu powiedział, że bomby spadły wszędzie tam, się zostawił te rysunki. To za okrutna w ogóle jaka opowieść i on w to uwierzył. Nie wiem, i to jest wszystko, co wiem o tym chłopcu. On się stał jednym z bohaterów tej książki. Jest dziewczyna imieniem Hajka, która mieszkała na terenie obecnej Białorusi i trafiła do obozu w Kłodyczewie. Miejsce zapomniane przez Boga. Mało kto wie, co tam się działo. To było skrzyżowanie Wołynia i Auschwitz, tak naprawdę. Tam teraz sklep spożywczy stoi, tam gdzie był ten obóz i taki kamień tylko je przypomina, że był obóz. No i ona przeżyła ten obóz. I to jest koniec jej historii. W mojej książce ona trafia do Drohobycza. Więc jest na faktach, ale to jest powieść, prawda? No i wreszcie jest Felix Landau. No i tutaj zacząłem szukać w archiwach, ile mogłem, w niemieckich materiałach. Dowiedziałem się, skąd się wziął, kim był. Landau to jest nazwisko żydowskie, jego ojczyma. Landau pochodził z Wiednia i tak jak większość ludzi dorastał, kiedy Niemcy rozpadły się, tak jak teraz się rozpada Rosja po I wojnie światowej. I to była właśnie ta opowieść, okej, czyli mam nazistę, prawda, będą zbrodnie, obozy, plutony, SS, prawda, te takie rzeczy, które chwytają za serce, czyli Niemcy poniżający Żydów, to są takie rzeczy, które brutalnie rzecz mówiąc zawsze chwycą za gardło. To jest gotowy materiał na film, na książkę, prawda? Biedni ludzie, jakaś matka, która traci dziecko, wybieraj, kto ma pierwszy zginąć, to zawsze działa. Tylko to już w każdej książce było pisane, więc wymyśliłem, że tej historii opowiem na przykład, jak się zostaje nazistą. Nie ja pierwszy, ale no tak właśnie się zostaje nazistą, jak się zostaje kadetem w Federacji Rosyjskiej. Wyrasta się w świecie, w propagandy, w poczuciu wielkiego wstydu za to, kim się jest i co ma się w paszporcie, a jednocześnie ktoś tam mówi, że może być inaczej. Pod warunkiem, że będziesz miał ciągle przed oczami portret wroga, którego musisz zniszczyć. No i ta historia w ogóle to łączy tych obu panów. Tylko Landau był dupkiem i głupkiem. Barbie był człowiekiem wybitnym. Był wybitnym zabójcą. Intelektualnie był człowiekiem wybitnym. To trochę jak oksymoron, prawda? Wybitny zabójca, no ale był. Więc Landau... I to jest właśnie historia. Jest Bruno Schulz, są jego obrazy. Jeszcze Państwu podam jedną taką historię, która też jest prawdziwa i ja do niej dołożyłem coś nieprawdziwego. Dlatego to jest powieść na faktach, nie biografia. Otóż Bruno Schulz miał za zadanie w tym domu Landała, który do dzisiaj ten dom stoi. Nawet na Google Street View mogą Państwo wejść, zobaczyć tą willę. Porośnięta jest jabłkami, tam wszędzie rosną jabłka. Te jabłka wszędzie leżą zgniłe i je czuć. Ten dom to w ogóle wygląda jak willa Adamsów. To jest taki, wiecie Państwo, taki nie miała być willa, ale dobudowali kolejne piętro, potem kolejne piętro. Wygląda jak jakiś dom po prostu z Gotham o Batmanie. W każdym razie Bruno Schulz namalował tam te malowidła, ale twarzą postaci na tych malunkach nadał twarze drohobyckich Żydów. Po prostu ich tam uwiecznił. I nikt się nie skapnął. Co ciekawe, te malunki tam jeszcze 20 lat temu były. I pewien uczeń Bruno Schulza, Alfred Schneier, przyjechał z takim reżyserem 20 lat temu do Drohobycza, ponieważ on tam pomagał Bruno Schulzowi 70 lat wcześniej. Znaleźli ten dom, to jest teraz ulica Tarnopolska, chyba 15, i to, tam rozparcelowano na 10 mieszkań ten dom, prawda? Tutaj jakiś tam suszarnia, tutaj pralnia. I wiecie Państwo, jakbyście teraz Państwo zamknęli oczy i mieli sobie przypomnieć dom dziadków. Państwo w sekundę przypomnijcie sobie, jak tam pachniało, co gdzie stało. No to on tam wszedł, zobaczył ścianę i mówi, tej ściany tu nie było. Tam był salon, prawda? I się okazuje, że jakaś szafa, ale za szafą jest pusta wnęka. Weszli tam i mówi, tu. Mówi, ale co? Jakaś cebula się suszyła, czy czosnek. Mówi, tu. Zdjęli ten susz, zaczęli ścierać. 2001 rok, a tam były malunki Bruno Schulza. No, możecie Państwo sobie wyobrazić jakby i wiekopomność tego odkrycia, i emocjonalną podróż tego człowieka. Zaskoczenie tej pani, która tam mieszkała. No i oni stwierdzili, że wrócą tam za 2 czy 3 tygodnie z jakimś konserwatorem, że coś z tym trzeba zrobić. Jak po 3 tygodniach przyjechali, to jak Państwo myślicie, co się wydarzyło? Malunki były skute. Ktoś przyjechał, znaczy ktoś. Z Izraela przylecieli ludzie z Instytutu Pamięci, skuli to i zabrali, żeby nie przepadło, no bo jeśli tyle lat niszczało, oczywiście zaraz się zrobiła narracja, że Żydzi zabierają. No ja myślę, że po prostu oni zrobili to, co robią, czyli no trochę tych ich jakby dzieł sztuki zniszczono, więc wyszli z założenia, że muszą o nie zadbać. I to też jest część tej książki, ja na końcu dokładnie opisuję, co jest prawdą, a co jest zmyślone. I to jest też część tej historii. I w mojej książce Icek, która trafia do tego domu, i jednymi z ludzi, którzy są namalowani, są jego rodzice, którzy zginęli. To jest wymyślona historia, chociaż nie są wymyśleni ludzie, którzy zginęli. Byłem w Instytucie Żydowskim i opisałem historię prawdziwych Żydów. Ktoś z Państwa mógł słyszeć o nim. To był jeden z najgłośniejszych procesów w latach 80. na świecie. Na procesie Klausa Barbiego w Lyonie w 1987 roku 1000 dziennikarzy relacjonowało ten proces. To było jak zatrzymanie z dziennika autentycznie. To było jak zatrzymanie Eichmana, ten proces, jak go tam przywieźli, porwali go i przywieźli do Izraela. Bo to był jeden z takich nazistów, w sensie no kat Lyonu, dowódca Gestapo sekcji 4 w Lyonie, który wsławił się niechlubnie przede wszystkim tym, że wytropił i torturował Jeana Moulin. Jean Moulin to był taki Witold Pilecki francuskiego ruchu oporu, wyznaczony przez de Gaulle'a do utworzenia Armée Secrète, czyli tajnej armii francuskiej. Został brutalnie pobity, przesłuchiwany. Jean Moulin nie wydał nikogo z towarzyszy, no ale jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz, pseudonimu Rzeźnik się nie dostaje bez powodu, ja Państwu oszczędzę szczegółów. One są w książce, chociaż naprawdę, proszę mi uwierzyć, napisałem tylko tyle, ile musiałem, ale też to był pierwszy raz, kiedy jak pisałem książkę, to po prostu się popłakałem. W sensie, jak pojechałem do Lyonu, do muzeum, gdzie udało mi się zobaczyć nagrania z procesu, no to ja tych ludzi znałem z akt. Jak ja słuchałem na przykład pani Simone Kardasz, która z taką niezwykłą godnością i taką odwagą mówiła po tych 40 latach, że na sali są jej dzieci i ona nigdy tego nie słyszała, ale to jest ten moment, kiedy ona musi to powiedzieć, prawda? Była pani... jak się nazywała? Lise Lezevre, która jeździła na wózku i ona wstała z tego wózka po prostu, oparła się o barierkę i mówiła, 40 lat czekałam, ja postoję. Nie? I to nie jest historia o rzeźniku z Lyonu, bo on był tu rzeźnikiem przez 2 lata, a to jest historia całego jego życia, ale jakiś tytuł trzeba dać, prawda? Drut kolczasty na okładce z różnych powodów też musi być, zresztą na obu jest, ale no to są właśnie te reguły gry, prawda? Więc wiedziałem o Klausie Barbie, że to była taka postać bardzo taka kontrowersyjna. No i później nagle oglądam ten proces i ci ludzie opowiadają. Na przykład Simone Kardasz, w ogóle się okazało, na przykład odkryłem, że ludzie z różnych miejsc na świecie zetknęli się z Barbie. Jeden człowiek w Amsterdamie drugi w Lyonie i oni się spotkali w obozie. Jeden był jakby obiektem eksperymentów medycznych, drugi był lekarzem francuskim, który go opatrywał. Obu tam wysłał Klaus Barbie. Jednego z Lyonu, drugiego z Amsterdamu. Coś w ogóle niezwykłego. Albo na przykład Simone Kardasz opowiadała właśnie, jak ją Klaus Barbie przesłuchiwał i torturował. Przywlókł jej matkę i powiedział jej matce, widzisz, co zrobiła swojej córce, prawda? Więc to może nie jest tak brutalne, jak scena, w której psa wsadził na jakąś kobietę, bo takie rzeczy też tam się działy, ale ten wymiar ludzki. I ta Simone Kardasz w 1945 roku w styczniu szła w Marszu Śmierci z Auschwitz i nagle zobaczyła swojego ojca, który szedł w innym marszu. I oficer powiedział, może pani, to jest twój ojciec? I to był błąd, bo ona powiedziała, że tak. Nie powiem państwu, jak to się skończyło, ale jeśli państwo sobie mogą wyobrazić najgorsze możliwe zakończenie tej sceny, takie najbardziej okrutne, to właśnie to było jeszcze gorsze. I jakby, no to są takie momenty, kiedy właśnie człowiek po prostu pęka, bo to jest coś więcej niż pisanie książki. Tak jak pisanie książki o Tyrmandzie, to nie było tylko pisanie książki. Ja rozmawiałem z wdową po Tyrmandzie, która pierwszy raz powiedziała, jak naprawdę jej mąż umarł, prawda? Ja do końca życia będę to pamiętał, jak ona mi to mówiła, bo ona powiedziała, że to teraz będzie zapisane na zawsze. Ja po prostu słyszałem to echo, jak ona to mówiła, zawsze, zawsze. I tak samo tutaj w tej książce, jakby oglądasz zapis z procesu i myślisz sobie, no tak, to masz napisać popularną książkę, która będzie w Biedronce. I teraz jak to napisać, żeby ludzie czuli to, co ty czułeś? Że po prostu to jest tak ważne. Już jakby oszczędzę szczegółów, ale jeszcze w tej książce jest jedna rzecz, że w Mariupolu była taka scena, zdjęcie obiegło internet w marcu. Szedł facet po chleb. Przez osiedle, takie jak u nas. I nie wrócił. I leżał z tym chlebem w ręku na chodniku. Jak Bruno Schulz. Nie? W Drohobyczu, jak ja pisałem tą książkę, ciągle były alarmy bombowe. I to też jakby daje do myślenia, że to jest coś dużo więcej niż nam się wydaje. Że można oczywiście wymyślić jakieś fikcyjne fabuły, mówić, że o, ludzie są zawsze okrutni, ludzie ludziom zgotowali ten los, jeszcze jakiś tam mądry cytat do tego dać, ale kurczę, no tak po prostu jest. I z jednej strony ja piszę literaturę popularną, w której nie trzymam się do końca faktów, pewnie jakieś tam błędy się trafią, ale z drugiej strony z tyłu głowy człowiek myśli, kurczę, no ale no jednak to jest coś więcej. I dlatego na przykład w tych książkach dużo miejsca poświęcam, na przykład Jean Moulin ma cały rozdział sobie poświęcony. Ja pojechałem do Lyonu specjalnie po to, żeby znaleźć ten dom, w którym go aresztowano, to więzienie, w którym on był, żeby napisać coś, czego w polskiej literaturze nikt nie napisał, bo nie napisał o tym, o zasadce w kalorii, jak złapano dowódców podziemia. I ja zrobiłem śledztwo, przejrzałem dokumenty i ustaliłem, kto go wydał, bo są różne wersje. Ja mi się wydaje, że wiem, kto go wsypał. I to jest jeszcze bardziej okrutne. A żeby już tak państwa nie przygniatać tym ciężarem tego, co ważne, to też mogę powiedzieć, co jest po prostu ciekawe. Bo najciekawsze w tej historii jest po pierwsze to, że różni ludzie znają historię Klausa Barbie, ale każdy tylko część. Na przykład w Amsterdamie przewodnik nie wiedział, że Barbie tam był. Że pierwszy holenderski powstaniec zginął z rąk Klausa Barbie. I to w ogóle w lodziarni. Napadnięto lodziarni podczas historii świata, napadnięto lodziarnię podczas wojny. A najciekawiej się zrobiło po wojnie, ponieważ Klaus Barbie zniknął po wojnie. I proszę sobie wyobrazić rok 70. We Francji są tacy ludzie jak łowcy nazistów, jak też w Izraelu. Siedzi facet, Serge Klarsfeld w Lyonie. Czyta gazetę, jakiś tam Le Monde, je sobie croissant i pije na kawę. Czyta gazetę i nagle otwiera gazetę i nagle po prostu krztusi się, wypada mu wszystko z rąk, patrzy, a tam jest zdjęcie z gabinetu jakiegoś ministra gospodarki francuskiej, rok 70, że jest, podejmowani są goście ze spółki Transmaritina Boliviana i tam będzie jakiś podpisany list intencyjny w ramach współpracy, prawda, dalekomorskiej między krajami, że tam współpraca z Ameryką Południową i tam siedzą goście i po środku siedzi taki łysiejący pan, nazywa się Klaus Altman. I Klarsfeld patrzy na to zdjęcie i on wie, że to nie jest Altman. To jest Klaus Barbie. I ten facet w ogóle siedzi w gabinecie ministra gospodarki w Francji. I ten po prostu Klarser, po prostu tak jak stał w kapciach, po prostu na policję, no bo gdzie miał pójść, prawda? No internetu nie było. No i wydawać by się mogło, że to już jest, prawda, złapią go. No nie. A jak jeszcze Państwu powiem, że pod koniec lat 80. Barbie był wiceministrem spraw wewnętrznych Boliwii, że się przyjaźnił z Escobarem. 80% obrotu kokainy na świecie, tak, 80% obrotu kokainy na świecie było z Boliwii. A jak jeszcze Państwu powiem, że brał udział w złapaniu Che Guevary, że się przyjaźnił z Eichmannem i Mengele i że o wszystkim wiedziało CIA, ponieważ pracował dla CIA. I on nie zniknął po wojnie, tylko, no Państwo wiecie, nas nauczono, że po wojnie zapadła żelazna kurtyna, Amerykanie zwyciężyli, przyjechali na swoich jeepach, dali czekoladę i papierosy i potem James Bond wkroczył do akcji, prawda? I zegar atomowy tam... No nie. Największym wrogiem po wojnie byli komuniści. A kto komunistów zna lepiej, jak nie ten, kto z nimi walczył, czyli naziści. I dlatego operacja Paperclip, wszyscy ci naukowcy nazistowscy, ale nie tylko naukowcy, także gestapowcy. I Barbie został amerykańskim szpiegiem. Więc pytanie, jak trafił do Boliwii? Pomógł mu Watykan. Już gorzej nie można, mam mówić dalej, także więc to nie jest historia o tym, ile tam rąk komuś obciął, tylko to jest historia o tym, że naprawdę historie się piszą na naszych oczach i ja nie, tutaj co prawda nie jestem naukowcem, który Państwu odkrywa jak Bołszański historię świata, bo ja tam dopiętnie dorastam, ale pomyślałem, że jak już mam okazję napisać taką książkę dla mas, to jednak napiszę coś takiego, że ludziom gały z orbit, cytując znowu, wyjdą, bo jak się to czyta, to faktycznie trudno w to uwierzyć. A, jeszcze jedna taka ciekawostka. Niech Państwo strzelają, kto opłacił adwokata Barbiego, bo doszło do procesu. Naziści. Ci żyjący naziści, którzy mają swoje tajne organizacje, które naprawdę istniały, one były zarejestrowane jako takie NGOsy w Niemczech. I między innymi była tam wnuczka Himmlera. I oni opłacili na przykład hotel córce Barbiego, żeby tam podczas procesu mogła być blisko taty. A adwokatem Barbiego z kolei był Jacques Vergès, którego żoną była algierska terrorystka, którą bronił, jak była wojna francusko-algierska, a potem się z nią ożenił. Mam mówić dalej. Ja tego nie wymyśliłem, po prostu tak było, nie? No i nagle był ten proces Klausa Barbiego i nagle się okazało, że nie można go skazać tak do końca, no bo on był oskarżony o zbrodnię przeciwko ludzkości. Tylko że adwokat wymyślił taką strategię. Wziął na pomocników adwokatów z Wietnamu, z Kamerunu, z Kongo. Wchodzi adwokat posiłkowy taki z Wietnamu i mówi: a czy pamiętacie Państwo masakrę w My Life w 1965, kiedy Amerykanie zamordowali i zgwałcili 400 kobiet i dzieci? I wy mówicie, że to jest zbrodnia przeciwko ludzkości? Wy będziecie tutaj osądzać kogoś? To tak jak dzisiaj Putin się pyta na przykład o Irak, nie? To jest strategia, no ale... Albo o Wietnam, czy o Kambodżę, czy... Ten świat jest po prostu gówniany, no. Jakby polityka jest gówniana, z przeproszeniem. Albo na przykład kolonie francuskie. Przecież Francja do dzisiaj pobiera podatek kolonialny od 13 krajów w Afryce. Już nie mówiąc o Belgii, królu Leopoldzie. Jakby i tak to obkręcili tą kota ogonem, że jak ja to czytałem, to mówię, jak to się skończy. Sam nie wiedziałem, nie? Także o tym jest ta książka. Przepraszam za długą opowieść, ale że Państwo mogą po prostu teraz zacząć czytać. Przepraszam, Stella. Nie, słuchaj, myślę, że te moje słowa z początku o tej niebanalności to się potwierdziły. To jesteś jednym z najciekawszych ludzi, z jakimi miałem okazję rozmawiać i to nawet nie mówię o prowadzeniu spotkań. Mam jeszcze chwilę czasu na jedno pytanie. To ostatnie moje pytanie i będą pytania od Państwa. Godzinę siedzimy tutaj? Słuchaj, jest to coś, czego ci bardzo zazdroszczę. Mówię o researchu, o możliwości właśnie o tym, o czym już mówiłeś trochę, o tym podróżowaniu i o odkrywaniu miejsc i rozmawianiu z ludźmi, którzy uczestniczyli w rzeczach, które cię interesują. Mówię o Stanach, mówię o tej podróży po Europie, czy na potrzeby tych książek, czy na wschód. Jak to jest, powiedz, jak w to głęboko chcesz sięgać? Bo nie, tak jak powiedziałaś, nie jesteś historykiem, nie zależy ci na tym, żeby zarzucić faktami i tak dalej, czy żeby drobiazgowo zbadać daną historię, ale widzę po tobie, że ty naprawdę czujesz te miejsca, w których jesteś i czujesz tych ludzi, z którymi rozmawiasz. I tego ci strasznie zazdroszczę, wiesz? W bardzo ograniczonym zakresie. Nie, no, miło mi, chociaż bym się chyba zamienił na ilość książek, którą ty napisałeś. Bo to jest też tak, że jest taki psycholog, nazywa się Jacek Walkiewicz, dla niektórych nawet taki guru motywacji, który napisał do mnie kiedyś, się okazało, że kupił moją książkę i ją ma na półce. Właśnie tę o Tyrmandzie. A ja z kolei wróciłem na studia po obejrzeniu właśnie materiału o Jacku Walkiewiczu, on powiedział, że trzeba być odważnym i sięgać po marzenia. I po prostu ja na drugi dzień rzuciłem pracę i zmieniłem swoje życie. Tak naprawdę było, ale wracając do tych podróży, no to właśnie Walkiewicz powiedział, że nie zawsze coś, co warto, się opłaca i nie zawsze to, co się opłaca, warto. Wiadomo, że człowiek musi jeść, musi jakoś mieć życie poukładane, musi to mieć ręce i nogi. Nie można chodzić w chmurach zawsze, ale ogólnie to się powinno. I ja po prostu mam taki radar na ciekawe rzeczy i jak tylko ktoś mówi mi, że czegoś się nie da, to ja się po prostu zżymam w środku jak dziecko i mówię, że właśnie, że się da. Bo to jest podstawa pisania na przykład każdego reportażu. Ty masz odkryć coś, czego nikt nie odkrył i ty nie wiesz, czy tam coś jest. I ja mogłem Państwu do rana opowiadać o historiach, które są prawdziwe i miałem przyjemność je odkryć, ale jakby to świat jest ciekawy, nie? To nie to, że ja, tylko jakby to tak było. I to jest niesamowite. Natomiast nie zawsze to się opłaca. Do Lyonu poleciałem za własne pieniądze. Może to mi się zwróci, jak się książka sprzeda, także proszę przekazać znajomym, żeby kupili, tak? Przynajmniej po 5. Ja naprawdę z tego żyję. Ile tam od sztuki? 3 zł, 4 zł? To zależy, nie? Ale po prostu stwierdziłem, ok, mam wydawcę, który chce to wydać, no i nie mogę tego napisać z palca. No po prostu taka historia. Ja i tak tam dużo rzeczy jakby, ja mogłem to rok pisać, a nie 3 miesiące. Ale no po prostu stwierdziłem, że, bo to pisanie to jest przygoda. Ja nie byłem nigdy w Lyonie, tam w ogóle bardzo trudno jest dojechać, więc miałem wreszcie powód, żeby do Amsterdamu pojechać. Jak pisałem książkę o Tyrmandzie, poleciałem do Kalifornii. Mieszkałem w domu z 4 gośćmi, którzy pracują w Google'u. Zabrali mnie do siedziby Google'a i graliśmy mecz z ekipą z Facebooka, bo to jest w tym mieście, siedzibę ma Facebook, więc to kurde taka przygoda. I jak pisałem książkę o Tyrmandzie, to jeden profesor, taki bardzo świetny facet naprawdę, taki prawdziwy opozycjonista z lat 80., zajmujący się literaturą migracyjną. Ja mu mówię, wie pan, panie profesorze, bo ja tak naprawdę to ja to maturę w zasadzie mam dopiero, bo dopiero kończę studia. Ja nagle mam pisać biografię polskiego pisarza. Przecież ja jestem noga przy tych wszystkich profesorach, prawda? Ja nawet lektur czytałem wszystkich w szkole. No. Ja Pana Tadeusza nie czytałem. Nad Niemnem nie czytałem, Granicy nie czytałem, Orzeszkowej nie czytałem, a jestem polonistą. Nawet wykłady robiłem. No, nie czytałem, bo wolałem czytać Kawkę. No, więc to jest fajne, ale też można mnie przyłapać na tym, że nie wiem, czy jak się pisze rzadko, to mówię ryzy, bo nie pamiętam, no. Przecież bez butów, ale chodzi o to, że ten profesor powiedział mi, wie pan, ja pisałem kiedyś książkę o Cacie Mackiewiczu. W latach 80. były jakieś tam archiwa po nim w Londynie. To były takie czasy, że te archiwa to tam jakieś tam kartki leżą na stosie, o komputerach to ich nie słyszał, już nie mówiąc o szufladach, po prostu jakieś tam stosy archiwów. I wszyscy mówili mi, no nie, no to nie ma jak, bo to już trzeba pojechać, delegacja, hotel, jakiś tutaj raport, jakieś takie metodologia, prawda? A on mówi, no ja powiedziałem, że tak, oczywiście, mają Państwo rację, po czym po prostu pojechałem. Spałem gdzieś tam u kogoś, prawda, komuś tam dałem flaszkę, żeby mnie wpuścił, też mówi, że się nie da, jak w baśni. Uważaj, bo tam smok, prawda. I mówi, wiesz pan co, tam była sterta papierów i pierwsza kartka z brzegu się wysunęła i to było to, czego szukałem. I to jest tak jak z tym moim jedynym mailem o Tyrmandzie. To na tym polega. Dlatego trzeba być ciekawym, bo co jest cenniejsze? Profesor, który zjadł wszystkie rozumy i który tam nigdy nie pojedzie? No i się okazało, że wydawca, owszem, ma pieniądze na tą książkę, ale nie aż takie pieniądze, żeby mi hotele stawiać. Więc ja spałem na kanapie. Przepraszam, na podłodze spałem, na kanapie spał mój kolega, bo on musiał zawsze spać, mówił, że ma kręgosłup chory, po prostu nie chciał się dzielić. I tak jeszcze mówił, no już nieważne, wiecie Państwo, jak to jest, jak się spi z obcymi ludźmi obok, dużo rzeczy się dzieją, ale nieprzyjemne, ale jakby chodzi o to, że to było przy... Tak jak, no jaki profesor szanowany by spał na kanapie jakichś ludzi, gdzieś tam metrem dojeżdża, czegoś tam, coś jest zamknięte, tu z plecakiem, tam się zgubił, no to jest super przygoda. Widać, nie było innego sposobu, żeby powstała książka o Tyrmandzie wtedy. I ta wydawczyni też stwierdziła, okej, to jest człowiek, który poświęci swoje zdrowie i życie i to dla mnie zrobi. Wiadomo, że ona zrobiła więcej niż ja na tym, ale ja to zrobiłem, bo to zmieniło, jak już mówiłem, moje życie, prawda? Ja tam pojechałem i tak jak ten mój profesor, wszedłem do tego archiwum, to było dokładnie na Uniwersytecie Stanford, w miejscowości Palo Alto, tam gdzie ma siedzibę Facebook, gdzie się latarnie zapalają, jak się pod nimi przychodzi, na dworcu całą dobę ktoś gra na fortepianie, no, autobusy bez kierowców, okoliczności trudne. No i generalnie po prostu bałem się, że się nie wyrobię z tym. Taka odpowiedzialność. Dopiero co przyleciałem z Nowego Jorku, usłyszałem, że historia będzie zapisana na zawsze, a ja teraz tutaj głupi stoję, przeleciałem 10 000 kilometrów, się okazuje, że jest zamknięte. trochę słabo, nie? I ostatniego dnia, taki zestresowany, stałem nad tymi papierami, już Uber, dostałem SMS-a, że Uber podjeżdża i jadę na San Francisco na lotnisko i wypadła mi taka kartka właśnie. Jest taka historia o Tyrmandzie, o tym, że on był kimś innym, że miał inne nazwisko albo inny paszport, że w ogóle nie był Polakiem, tylko Francuzem. To była taka anegdota o Tyrmandzie, tak jak o rowerach, co rozdają w Moskwie, że nie w Moskwie, tylko w Leningradzie, o Moskwach, o Wołgach, że to nie Wołgi, tylko to są rowery, nie w Moskwie, tylko w Leningradzie, nie rozdają, tylko kradną. No więc to więcej tak było o Tyrmandzie i ten dowód mi tam wypadł. Po prostu mi wypadł i tam było napisane, że jest Francuzem. I to był prawdziwy dowód z czasów wojny. Ja nie mówię, że jakoś go znalazłem dzięki szpiegowskiej, operacyjnej pracy. Po prostu... bym wyszedł i go nie zauważył, więc, ale pytanie, jak komu jeszcze by wypadł, jak tam nikogo nie było, więc też miałem okazję polecieć do Moskwy parę lat temu, dzisiaj to już jest jakby, tak, ale jadą najpyszniejsze eklery pistacjowe w życiu i też było śmieszne to, że na spotkanie w ambasadzie polskiej ktoś mi ukradł Złego, bo było rosyjskie wydanie Złego, i ktoś po prostu mi ukradł egzemplarz. Tak jak mówiłem Państwu, że kradziono Złego. To było, tak się śmiałem z tego. Mówię, ale ukradli książkę. Ja mówię, dobra, nie rozumiesz. Także to są takie historie, które po prostu czynią to bicie pisarzem, czynią ciekawym. Albo jak pisałem jedno opowiadanie kryminalne do takiej antologii Seryjni mordercy i zadzwoniłem do znajomego emerytowanego prokuratora, żeby opowiedział mu o historii pewnego zabójstwa, w sensie jak to było w Toruniu w latach 80., bo pisze o takiej sprawie młotkarza z Torunia, zbrodnia przypisywana Pękalskiemu, temu tak zwanej bestii. I żeby mi opowiedział, jak to wtedy było. On mówi, no opowiem ci, jak zjemy dobrą bezę, to ci opowiem. Ja mówię, no ale tam, czyli co, tam kojarzysz sprawę? Mówi, stary, ja ją prowadziłem. I to nie był on. Mówi, jak to? Ja mówię, powiem ci kto, bo ja go złapałem. To była pierwsza sprawa, ja złapałem zabójcę. Chodź na bezę, to ci opowiem, prawda? Więc no kto by do kogoś zadzwonił spytać o coś przed 30 lat, prawda? Więc to jakby, dlatego warto pisać. Ja nie mówię, że Państwo macie zaraz wydawać książki w wydawnictwie literackim czy w filii jak my, ale jak się szuka, to się nie wie, co się znajdzie. Naprawdę. Wiecie Państwo, że się potem żałuje, że się kogoś o coś nie spytało, że tam jakiś był sąsiad taki, się okazuje, że miał zupełnie inne życie niż my myśleliśmy. Pani, która mieszka nade mną w bloku, jak była pandemia, zaczęliśmy jej nosić skrzyp, bo mówiła, że coś na włosy by chciała, to jej zaczęliśmy nosić biotynę, ona nam przyniosła sernik na Wielkanoc w torebce z Mikołajem, bo innej nie miała i potem gdzieś na schodach opowiedziała, że ona pół życia pływała po całym świecie z mężem. Ta pani, co nigdy nie wychodzi z mieszkania, prawda? Więc to jest literatura, dlatego mówię, że literatura jest wszędzie, więc te przygody wynikają po prostu z takiej ciekawości świata, no może też z tego, że nie mam dzieci, więc no wiadomo, też ma się inne życie, jak się jeszcze nie ma dzieci, pewne rzeczy można zrobić, więc też coś za coś, bo stabilizacja żadna, chyba że w kręgosłupie. Dyskopatia jest jednym z objawów bycia pisarzem, mam. Ale jakby no przygoda jest częścią bycia pisarzem. Ma to też swoje blaski, ma też swoje cienie, ale nie będziemy Państwa zanudzać. Akurat jest czas rozliczeń pod koniec roku, oczekiwania na przelewy, na, tak jak się na listonosza z emeryturą czeka, czy z rentą, to my tak czekamy z Markiem przy oknie i tak. Nie? Przez pół roku nie wiemy, ile my tak naprawdę zarobimy, nie? To jest... Jakby się oddawało swoje życie, to jest oddawanie swojego życia w komis. No. Pytanie od Państwa. Jest pierwsze pytanie. Czy będzie film Rzeźnik z Lyonu? Powtórzę pytanie, czy będzie film Rzeźnik z Lyonu? Jest kilka filmów dokumentalnych o Klausie Barbim. Żaden z nich nie jest, prawda, tak pełny jak ta książka, ale jest film, który mogę polecić. Jego tytuł to Hotel Terminus z 1988 roku. Film trwa 4 godziny i on w 1988 roku dostał Oscara za najlepszy film dokumentalny. Także polecam Państwu. Czytał tak w połowie i chciałby zobaczyć, jak to dla filmu jest przedstawione. Zranione ptaki? Ranne ptaki? Mhm. Dzieciak? Aha, czyli tekst czytany i obraz, tak? On, tak. Czyli tak jakby podpisy to jest książka, pana tekst, a tutaj są obrazy, film. Bo dla niesłyszącego jest taka pełnia szczęścia i zrozumienia. Myślę, że... Tak, czytanie książek dla niesłyszących jest trudne, tak? Zrozumienie wszystkich słów dokładnie. No na pewno film jest takim medium, które... Ale polecam, jest kilka filmów, które mogę polecić. Zawsze obraz dużo opowiada bez względu na to, jakimi zmysłami jakby historię odbieramy. Jeśli chodzi o Felixa Landau, to jest na przykład taki film nie o nim, ale po części o nim. Nazywa się chyba Życie Adele. To jest nawiązanie do tego obrazu Gustawa Klimta. Tak mi się wydaje. To jest historia tych obrazów Gustawa Klimta, tych takich malowanych złotem, które Landau rekwirował we Wiedniu. I ten obraz był później przez kilkadziesiąt lat poszukiwany i chyba Helen Mirren w ogóle gra główną rolę w tym filmie. I tam właśnie jest jedna scena, w której przychodzi pewien człowiek i rekwiruje te obrazy. W napisach końcowych jest podpisane jako Felix Landau, więc a propos Felixa Landau, a odnośnie do Rzeźnika z Lyonu, jest kilka filmów dokumentalnych, takich krótszych, takich tam 40-minutowych i jest właśnie ten film Hotel Terminus, gdzie jest bardzo dużo zdjęć z Lyonu, archiwalnych zdjęć, więc można sobie wyobrazić, zobaczyć, jak to wyglądało, jak wyglądało jego życie, jego zdjęcia też tam są, zdjęcia ludzi, na przykład, z którymi miał styczność. Jakoś sobie można na pewno to wyobrazić lepiej, także polecam. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja przepraszam, że ja tyle mówię, po prostu... No, o to chodzi, wiesz, w spotkaniach, że tu no nie, ty masz najwięcej. No... Tak, bardzo prosimy. W którym roku był skazany i w jaki sposób no, zakończył żywot. Swoją... Zatrzymano go w roku 1983. Na początku roku 1983, co było dla niego wielkim zaskoczeniem, ponieważ on był nie do ruszenia, on był jak Escobar. Wsadzono go w samolot, on był przekonany, że go gdzieś CIA wiezie może, Nagle wysiadł na lotnisku, na którym zobaczył flagę francuską. To była Gujawa francuska. I na płycie lotniska przywitał go prokurator z Lyonu, który powiedział: leci pan do Francji. Jest pan aresztowany i będzie pan sądzony. Pamięta pan takie stwierdzenie, że przestępca wraca na miejsce zbrodni? To zapraszam. I wsadzili go do więzienia Montluc, tego, w którym on trzymał ludzi, ale przygotowanie do procesu trwało aż 4 lata. Bardzo trudno było znaleźć świadków, albo umarli, albo nie dożyli, albo gdzieś nie można było ich znaleźć. Proces trwał 4 miesiące w 1987 roku. Zakończył się z 4 na 5 lipca w nocy. Tuż po północy wydano wyrok skazujący na niego, skazujący Klausa Barbie na dożywocie, co było i tak łaskawym. Facet przeżył 80 lat, z czego większość w dostatku. Zmarł na białaczkę w 1991 roku, 26 września, tego samego dnia co Miles Davis i Stefan Kisielewski. Ja opisuję zresztą ostatnie dni Klausa Barbie i też jest taka scena, w której ja opisuję, jak to mogło wyglądać, jakby mogło wyglądać, jakby to była taka powieść, to bym napisał, że tam te widma tych wszystkich ofiar do niego przyszły, żeby go prześladowały. I piszę tak w książce, ale potem piszę, że to jest nieprawda, że tak nie było, bo w jednym z listów rok przed śmiercią napisał, że to była wojna, on nie ma sobie nic do zarzucenia. My się bardzo chcieli, żeby człowiek tam wreszcie poczuł skruchę, ale tak nie było. Felix Landau został zatrzymany w roku 1947. Rozpoznała go kobieta z Drohobycza w mieście Linz w Austrii. Amerykanie go zatrzymali, wsadzili do obozu Glasenbach, z którego uciekł bez większych problemów. Zatrzymano go po raz drugi w roku 1958 i go skazano na dożywocie, ale wyszedł po 10 latach. Landau ma piękny grób na takim najlepszym cmentarzu we Wiedniu. Piękna, piękna kwatera, naprawdę sam bym chciał taką. Bruno Schulz ma tylko płytę chodnikową, trochę wyczuł, nie wiadomo gdzie go pochowano. 5 osób twierdzi, że Bruno Schulza pochowały. Każdy w innym miejscu. Także no, czy sprawiedliwości stało się zadość? Nie. Nie stało się zadość. Może. Program pierwszy w niedzielę o godzinie 20. Dziewczyny wojenne, wojenne dziewczyny. Oglądał i napisy były. I wszystko zrozumiał. Pewnych słów nie rozumie, ale obraz był uzupełnieniem tego wszystkiego. Bardzo proszę o ten film. Wie pan, jak ja bym miał do kogo w telewizji zadzwonić, najpierw bym szepnął słówko o samym sobie. Albo książce Marka może, tej o blasku. No wiecie państwo, lubimy historię wojenną oglądać. Myślę, że dzisiaj bardziej rozumiemy niż kiedykolwiek. Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytanie? Tak. No myślę, że są państwo satysfakcjonowani, bo to było po prostu fantastyczna historia i twojego życia pisarskiego, i życia generalnie, i kawał historii. No naprawdę, szacun. Proszę to do mojego wydawcy wysłać. Przed wypisywaniem czeku, żeby miał to na to patrzenie, jak to mówi młodzież. Oto człowiek, oto pisarz Marcel Woźniak. Dzięki. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie porozmawiać. Cieszę się, że mogłem z państwem tu spędzić ten wieczór, że była też taka doskonała współpraca. transmisja. No i polecam książki, nie tylko moje, po prostu dobre książki, więc też moje. No Marka polecać Państwu nie muszę, bo w Szczecinie każdego zna, więc no. Czytajmy dobre książki. Dołożę jeszcze na czacie pod transmisją mamy liczne pozdrowienia dla Was obu, w tym od wywołanego Roberta Małeckiego, który też pozdrawia, oraz od siostry Twojej, Agaty. O, Robert, powinieneś biegać teraz, a nie siedzieć albo pisać. Tak, a moją siostrę pozdrawiam, pewnie też może też dzieciaki są, także pozdrawiam Colwyn Bay Valley, gdzie mieszkają.